Czołem ludziska! Witajcie w sezonie trzecim z The Escapist. Wreszcie twórcy wypluli update trzeci, a update trzeci ma dużo ciekawych nowości, upgrade'ów, dodatków i przede wszystkim nowe więzienie. Tym nowym więzieniem jest Stalag Flucht, który jest wzorowany, żeby było ciekawiej, na prawdziwym więzieniu, który nazywa się Stalag Luft 3, który było niemieckim obozem jenieckim. Niemiecki obóz jeniecki. Ładnie się rymuje. Więc oni twórcy dużo tutaj nacisk kładli na historię tego więzienia. Ponoć tam ciekawe ucieczki się z nim były związane, więc warto się zapoznać. I jeszcze na początku małe info. Jeśli trafiliście na The Escapist po raz pierwszy, to polecam wam obejrzeć sezon pierwszy, czyli taki sezon wstępny. Linki znajdziecie w opisie pod filmem i teraz widzicie oczywiście jeszcze dwa przyciski na ekranie, z których możecie skorzystać i przeskoczyć do sezonu pierwszego albo drugiego. Drugi sezon ma łatwe więzienie, pierwszy sezon ma najtrudniejsze więzienie dostępne teraz w grze, ale jednocześnie jest najbardziej jakby pokazowe, ja się tam dopiero gry uczyłem, więc polecam wam, jeśli nie znacie gry, żeby tam sobie zajrzeć. A jeśli Escapista znacie i jesteście ze mną od początku, no to po prostu wystartujemy z sezonem trzecim. Zobaczymy, co ciekawego będzie w tym nowym więzieniu, co nowego twórcy nam przygotowali, jak gra się rozwija przede wszystkim. A tak w skrócie mogę wam powiedzieć na szybko, co wyczytałem z newsów na temat nowego update'u. Przede wszystkim będziemy mieli nową mapę, to co już wspomniałem. Będziemy mieli nowy rodzaj ćwiczeń na siłce. Będziemy mieli nowe jobsy, chyba nawet cztery nowe, z tego co wyczytałem. Wielokrotny zapis gry, to od razu widać, już tutaj wam pokażę. Proszę bardzo, mamy wreszcie więcej sletów niż jeden. To jest po prostu... błogosławieństwo. Będziemy mieli co jeszcze? Mniejsze zmęczenie przy ćwiczeniach, co jest ciekawe. Będziemy mieli lepszy outcome z szukania rzeczy po szafkach. Czyli lepsze przedmioty będziemy znajdywać w szafkach, też jest spoko. I co? I na przykład jeszcze, no, najtrudniejszą rzecz tak naprawdę, którą znalazłem, to jeżeli trafimy do karceru, bo nas znajdą, to tracimy wszystkie przedmioty zewsząd. Nieważne, czy były w tunelu, czy w wentylacji, czy schowane w szafce, po prostu wszystko od razu tracimy, więc trochę poziom się podniósł. Trudności? Ale jak najbardziej to nam nie przeszkadza, zaczynamy nową grę! Nową grę i tym razem będziemy grali kim? Będziemy grali Flachą! Czyli kolejnym bratem z rodziny escapistów, prawda? Jak już Blacha uciekł, Czacha uciekł, to przyszedł czas na Flachę, tylko się nie do końca wiem, jak Flacha będzie wyglądał. Flacha będzie taki, a co? Niech będzie, prawda? To był taki brat dość przyczepiony, jak się mówi, przyrodni? Brat przyrodni, tak? Okej, niech będzie. Będziemy teraz Flachą, który jest tutaj czekoladowy lekko. Tak jest, niech będzie. Pięknie, cudownie. Jakiego wykroczenia dokonał Flacha? No więc załóżmy, że... ukradł lizaka małej dziewczynce, ale okazało się, że ta dziewczynka była córką kierownika tego Stalag Fluchta. I okazało się, że wpadł jak śliwka w kompot albo jabłko w szarlotkę, tak? I cóż, jeszcze po drodze, nie wiem, wkurzył się, zjadł kota, akurat się okazało, że kot też był tego kierownika i całe internety chciały go wrzucić do kicia, ponieważ jak można jeść koty? Przecież to trzeba być naprawdę nienormalnym i tak dalej. Okej, dobra. Koniec pierdzielenia. Wow, tu jest nowe miejsca na prison są. Ej, nieźle. Stalag Flucht jest... Stalag Flucht jest uznawany jako łatwe więzienie, więc zobaczmy i jeszcze raz zobaczmy, ciekawość mnie zżera. Mamy w ogóle jakiś ten klimat zimowy, całkiem spoko. Ale okej, zobaczcie jedną rzecz ciekawą na początku. Nie mieści się dokładnie całe i ten, całe nie mieści się okno do końca. Nie wiem, czy u was też to tak wygląda. Znaczy... na pewno wygląda nie tak, jak powinno. Coś nam tu lekko ucina dół. Mam nadzieję, że do twórcy jakoś szybko naprawią, ponieważ no nie fajnie będzie nagrywać tak ucięty interfejs. No dobrze, okej, tutaj mamy oczywiście wstęp, tralalala, now get yourself settled in, it's gonna be cold, long winter. Tak, długa zimowa noc, ale co nas to tam obchodzi? My jesteśmy, proszę bardzo, sprytni. Okej, jesteśmy tutaj, tu już nam jakiś... O, znowu Terel, ha, Terela kojarzymy oczywiście. Podwójne łóżka! No proszę bardzo, nie jesteśmy już sami. To ciekawe, nie jesteśmy już sami, mamy tutaj, proszę bardzo, jakieś ubranka. No dobra, czyli nas jest teraz więcej. O, jakieś kwiatki, kwiatków nie było! Uii, coś nowego. Okej, tylko dwóch oficerów czeka na nas, czy trzeci dochodzi? Okej, doszedł jeszcze trzeci, czy nie? Nie, poszli, nie, dobra, idą. O, jakiś tutaj inspektor łazi.
Tak, czyli kierownik, no właśnie. No dobrze, no dobrze, no dobrze, Greg and Stewart. No zapoznajemy się właśnie z nowymi kolegami. No siema Rich, siema Stewart, Henry, Henry, Martin, Greg, Rafael, Matthew, Jared and Steve. No ale nie jesteś podobny do Jobsa. A to widocznie tu są bracia i tu są bracia. Oj, tu są bracia! Oj, to... Nie no, a ten też wygląda... Ej no, oni wszyscy wyglądają prawie tak samo. Co za bezsens. Nie podoba mi się to. No dobra, zacznijmy zwiedzać. Okej, okay, więc tutaj mamy... Dużo czasu będziemy spędzać, widzę, na zewnątrz. Z tego tutaj, co się orientuje. Mamy dużo terenów. Dużo terenów, mamy żarło. Okej, okay, dobra, nie mam ochoty nic jeść. Serio, jeszcze za wcześnie na jedzenie. Steward, chciałem z tobą pogadać. My parole was rejected thanks to officer Ricky, I want him bruised. Oczywiście, będziemy obijać mordy tak wcześnie w życiu. Steward, obić mordę Stewartowi, maybe... Nie ma czegoś prostszego na początek? O, distract guard na najbliższym śniadaniu, a teraz nie jest śniadanie? Jest śniadanie. Czyli co, już? Zaczynamy od bicia mordy? Oczywiście. To było szybkie. Okej, okay. Czyli mamy tutaj nasz hospital mały. Tak, co my tu mamy? Tu mamy jakieś wejście, crafting note, medical room, okej. Okay. No dobrze, zaraz będziemy zwiedzali. Co to jest to? Train? Press ups? Train jogging. A, to jest ta nowa robota. Możemy uprawiać jogę. Jakąś dziwną pewnie. Gardening work jest naszą podstawową jakby robotą do zrobienia. Gardening. Jak można... Kurna, jak można robić gardening, kiedy jest zima? What the fuck? Hoe and Frowel. O, Frowele tutaj są, no proszę, czyli kielnia, jak już się przekonałem. Dobra, to jakie jest moje zadanie? Bo nie mam za bardzo pojęcia, co? Mam wziąć sobie Frowel? Nie, Frowel jest nielegalny przecież. Wziąłem Hoe, okej, i co teraz? Czy to ma być moja broń? Jak się w ogóle... Aha, tu się wchodziło, dobra, co? Jak wezmę tu, okej. I co teraz? Chyba nie. Moment, obczajam. To chyba nie jest proste. Dobra, zobaczmy, jedynka. A tu jest coś napisane, kurde, że tutaj mam siedzieć. No to o co ho? Nie mam pojęcia, co robię! Dobra, czy jest jakaś informacja na tym, jak wygląda gardening? O, mamy Taylora, library, Woodshop, deliveries, o proszę bardzo, czyli mamy tutaj... No, ciekawe, ciekawe roboty, ale tak. Okej, dobra. Collect a hoe from the gardening office and use it to remove weeds around the prison grounds. O, i mogę po prostu zrobić quit job. To też śmieszne. A przepraszam bardzo, czy ja tego nie robiłem przypadkiem przed chwilą? A, jest weeding. Okej. Dobra, jeden. A gdzie jest reszta? O, jakieś... Proszę bardzo, tu mam książki do czytania. Czyli już nie ma pecetów, tak jak w pierwszym. First... Peak Correctional? O, tu jest kolejny jakiś shit. Dobra, spadowa. Okej, okay, tu jeszcze jest jedna. Kurde, w zimę, żeby dbać o chwasty, żeby wyrywać, no, kto to wymyślił, no? Bez sensu. Dobra, weedujemy. Proszę bardzo. I jeszcze jeden weed. I used to be a CEO, you know? CEO. Okej, okay, dobra, job quota skończona. No dobrze, czyli możemy zacząć podziwiać. No, hoł w ogóle się nie niszczy, żeby było śmieszniej. Okej, to wezmę go jako broń. Aha, będę miał jakąkolwiek broń. Okej, czyli znowu czerwona kłódka, żeby dostać się do crafting note'a chociażby. Czerwona kłódka, tak, no, czerwona kłódka, oczywiście czerwona kłódka, czyli czerwony kluczyk. No, proszę bardzo, szanowni państwo, jest tu ucięte wszystko, cały czas. Co trzeba naprawić? Co? Fabric chest. Clothing? Container. Aha! To jest Taylor prawdopodobnie. No dobrze, czyli co? Czyli na początku mamy breakfast, potem mamy job, a potem od razu idziemy na ćwiczenia. O matko boska. Czyli co? Możemy ćwiczyć pompki. Presses. Ale co presses? O matko boska. Co ja kliknąłem? Też Q i E. Dobra. Czyli też robimy pompki na zasadzie Q i E, tak? Tak, Q i E na zamianę. Dobra, nic się nie różni to. Ale wydaje mi się, że to po prostu jest zastępstwo... zastępstwo siłowni, w sensie zastępstwo po prostu pracy na siłce, w sensie wyciskania sztangi. Wyciskania sztangi, a tu mamy, nie mamy bieżni, tylko mamy koce. O matko boska, jaka poracha.
Jaka taniość po prostu. Co, już jestem zmęczony? Szybko się zmęczyłem. Dobra, czyli co? Free period. Okej, okay, ekstra, ale to teraz gdzie są prysznice? Chciałbym się umyć. Shower time jest później? O, jakaś w ogóle inna muzyczka jest w tle. Taka typowo, nazwijmy to... Jestem zbyt zmęczony i tak. Aha, no tak, bo miałem. Okay, dobra, wszystko się zgadza. Muzyczka taka zimowa. Tu jest co? Aha, tu jest okej. Okay. Infirmary, dobra, spoko. A, tu możemy się kąpać. Dobrze, no to się tu wykąpmy. Ciekawe, czy shower period jest później. Jakoś tak dziwnie. Powinno być od razu kąpiel. Dobra. Zobaczmy, tu mamy jadalnię, to tu byliśmy. Tu mamy jakieś, proszę bardzo, innych deski. O matko. Mam nadzieję, że nie widzicie tego powiadomienia antywirusa. Bo jak coś będę musiał go wyłączyć. Te plastic fork, może niekoniecznie. Wezmę karty, bo nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Spoon, okej. Okay. Czy toteczkę weźmiemy? O, tam był shift chyba, czy mi się wydawało. Comp shift, no proszę, weźmiemy. To lepsze niż hoe, nie trzeba tego robić, chociaż no, comp shift, wiadomo, bardzo prosto można było zrobić. He's testing my patience, no na pewno. No dobra, Henry's desk. Zobaczmy, co Henry ma u siebie. Zapalniczka, przyda się. Dobra, zobaczmy dalej, co tutaj ma, co to jest to? Aha, to jest karcer. Dobra, tu trafiamy, jak będziemy niegrzeczni. Co mamy tu dalej? Tu mamy kuchnię. Tu mamy kuchnię. Mamy wejście na górę, okej. Tam cały czas jeszcze mam, widzicie, mury. Oj, las jest! Jak fajnie. To nie wiadomo, co to jest. Jakieś po prostu nowe miejsce. Też można wejść na górę. I oczywiście, aha. Trzeba znaleźć czerwony klucz. Jared, spoko. Okej, chyba zrobiliśmy rundkę dookoła. Mniej więcej wiemy, co nas czeka w tym sezonie. Jak Flacha będzie musiał sobie poradzić z różnymi tutaj rzeczami. Okej, dobra. Zobaczymy kolejne deski. Mealtime! O! Serio, ktoś trzyma piach w swoich szafkach. No dobra, to rzeczywiście coś nowego również. Nie chcę nic jeść, chociaż jedzenie by mnie trochę zwróciło. O, proszę, medikit! Jedynie by mi trochę zwróciło tutaj energii. Dobra, to teraz pytanie, które miejsce było... O, your bed. No, trafiłem idealnie. Dobra, chowamy te wszystkie rzeczy. I to mi nie jest potrzebne, to jest ogólnie dostępne, sorry. Po prostu, wywrócę. A co? Śmieciarz jestem. Flacha nie jest zbyt kulturalny. Będę dużo śmiecił. Dobra, weźmiemy jedzenie, zacznijmy jeść. Ilu nas tutaj jest? 10, okej. Okay. No dobra, zobaczymy, co mają do sprzedania, choć kasy, kasy nie ma zbyt dużo, ale trzeba zacząć powoli kombinować. Trzeba też zobaczyć, ile mamy strażników. Mamy Johna, Terela i Daniela. Ja sobie oczywiście zaczynam notować. Karteczkę mam przygotowaną. John, Terel i Daniel. Dobra, tam coś się skończyło. Okej, co się skończyło teraz? Gardening work. Co? Robota trwa... What? Serio? Dwa razy muszę wykonywać robotę? Bez jaj! Co to w ogóle jest za jakiś poligon? Co to ma być? Podwójny czas na pracę. No rzeczywiście, to jest coś nowego. Tego nie było jeszcze. No dobra, to oznacza podwójną kasę przynajmniej. Tylko, że no... Niby podwójna kasa, ale kurde... Dwa razy więcej roboty. Niechaj będzie. Praca nie hańbi, trzeba znaleźć sobie jakąś o wiele bardziej ambitną robotę niż to. Okej, job quota. O! Zerwałem chwasta, który wciąż jest. Niezniszczalny chwast! Szaleństwo. Dobra, dostałem kasę, ale chyba zaledwie 15 dolarów. Do dupy z taką robotą! Chcę coś lepszego. Tu mamy, to jest w ogóle jakaś siedziba Jobsów. Czy ja mam coś nielegalnego? Tylko tutaj w ręku. No dobrze, to nie pije na szczęście, tego nie zmienili. Tu mamy też jakiś segment. Co tu jest? Okej, to chyba jest coś związanego z... O! Z delivery. Okej, czyli musimy coś montować na stateczek. Okej, tędy byśmy uciekli, gdybyśmy chcieli... za przeproszeniem przejąć siłą całe więzienie. Mamy Noacha,
który pilnuje wieży, czyli rzeczywiście mamy snajpera, musimy martwić się o snajpera, czyli nie będzie tak prosto, po prostu nie da się wziąć łyżeczki albo noża i przeciąć prawdopodobnie tego blatu. Tfu, jakiego blatu? Siatki. Tu jest power generator. Okej, oczywiście chroniony. No dobra, okej. To już obczailiśmy. Tu mamy wejście... O, metal. Proszę, metal jest schowany w takim miejscu. Shower block. Okej, teraz jest shower block dopiero. To dziwne. No dobra, zobaczmy, co mają do sprzedania. No tak, inny outfit. Jest POV, POW outfit, czyli właśnie to jest Prison of War, tak? Czyli obóz niemiecki. To jest ten skrót. Screwdriver. No, chwilowo screwdriver mi się nie przyda. Tak mi się wydaje. No dobrze, może jakieś deale byśmy zaczęli robić? Okej, musimy znaleźć świeczkę od Stewarta. Okej, niech będzie. Jakieś pierwsze walki może się zaczną. Steward! Okej, no tak, czyli Stewarda nie lubimy. Tylko Steward mnie trochę lubi. Ho, 62. Czyli powyżej średniej. Okej, Terrell, Daniel, John. Czyli to jest ta cały czas ta trójca, która nas tutaj śledzi, ale tu był jeszcze ktoś. Ricky. Ricky i Adam. Dobra, już, nie piejcie. Ricky i Adam. Czyli chwilowo mamy 5 strażników. Dobra, a tu was będę miał na oku. A ty co, stoisz na drzwiach, chłopie? Garnij się trochę. Evening roll call. Okej, czyli również ważna informacja, mamy tylko 2 roll call'e. Morning i evening, czyli tak jak w First Peak Correctionalu. Tu przy okazji możemy zobaczyć, czy mamy, czy czegoś nie pominęliśmy, jakiegoś ciekawego deala. Martin is plotting something, I can smell... Martin, niekoniecznie. Uuu, latarecki, no proszę. Comp, shift. Jasne, stary, reach. Ja ci powiem w ogóle taką fajną ciekawostkę, ja właśnie mam go ze sobą. Więc masz, od razu ci dam. Proszę bardzo. $81, nie jest źle. Co możemy zacząć powoli kupować? Complete. Duct tape, no oczywiście kiedyś się przyda. Talcum powder, jak najbardziej. Crowbar, Talcum powder nie jest głupi, tylko to możemy łatwo znaleźć. Roll of duct tape, no tak, tego nie wiemy, co jeszcze nam będzie potrzebne. Będziemy musieli sobie coś zmontować do bicia mordy, żeby było bardziej jakby odporne. Lighter. Lighter możemy znaleźć pewnie. Młotek nam niepotrzebny. No dobra. Żeby się zacznę śmiecić. Ciekawe, czy się ktokolwiek przejmie. W ogóle, siema, słuchaj, mam dla ciebie prezent. I co, nic nie robisz z tym? Nic z tym nie robisz, pałonku mały. I used to, co? Cheating on my ex? This is the way it is, get used to it. Okej, dobra, sranie w banie. Lights out! No dobra, czyli wracamy do domostwa swojego. Śpimy z Martinem, czyli z Martinem powinniśmy mieć bardzo dobre relacje. Tak dobre, że... O, oh, fuck! No dobra, już nie burz się, no. O, oh, shit. O, nie mogę. Martin sprał mi mordę, bo szukałem w jego szafce, kiedy byliśmy obok. No dobra, nie, no faktycznie, no. Zwracam ci honor, tak? Dobrze. Trzeba będzie zacząć pracować, jak zwykle, nad swoją... jakby tutaj predyspozycją siłową. Dispose item. Dobra, nie będziemy wiedzieli, co Martin ma w szafce, ponieważ Martin nas nie lubi. W każdym razie, tak kończymy pierwszy dzień w tym, jak to się nazywało? Stalagflucht. Tak? Stalagflucht? Stalagflucht. Tak nazywa się Stalagflucht. Tak nazywa się pierwsze więzienie. Adama mamy na liście, czyli chwilowo naliczyłem 5 strażników. Idziemy spać, pierwszy dzień dobiegł końca. Tak. Niepotrzebny mi bedsheet. No właśnie. Kompletnie niepotrzebny.